Aleksandra Koroza i w dzisiejszym odcinku niepodręcznika oceanicznego opowiem Wam o ocenie na prochach. Na prochach? Tak, opowiem Wam o tym, jak leki trafiają do mórz i oceanów i właściwie dlaczego tak się dzieje. Ale czym są leki? Leki to substancje zmieniające procesy fizjologiczne. Hamują one przyczyny, objawy oraz zapobiegają rozwojowi choroby. No dobra, a właściwie jakie leki można znaleźć w wodach naszego morza? Są to różne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. Przykładami może być paracetamol, ibuprofen czy diklofenak. Inne to leki kardiologiczne, antydepresyjne, czy też takie na bóle migrenowe albo hormony. No i oczywiście jest ich więcej. A jakie ilości leków można znaleźć w Bałtyku? Według raportu z 2017 roku HELCOM o zanieczyszczeniach w bałtyckich wodach znaleziono 118 leków. Skuteczność ich usuwania jest niewielka. Tylko 9 z nich można było usunąć w 95%. A połowa ze wspomnianych leków była usuwana z efektywnością poniżej 50%. A dla 16 leków zaobserwowano wzrost stężenia po procesie oczyszczania, co może wynikać z ponownego uwolnienia leków do środowiska. Skąd biorą się leki w Morzu Bałtyckim? Po pierwsze, leki przedostają się do morza wraz ze ściekami oczyszczonymi odprowadzanymi z oczyszczalni ścieków komunalnych. Ścieki te zawierają farmaceutyczne substancje wydalane oraz niezużyte leki wyrzucone do zlewu czy toalety. Po drugie, część z leków trafia do morza przez nawożenie obornikiem zwierzęcym oraz przez akwakulturę, w ramach której substancje farmaceutyczne dodawane są do pasz. Mniej oczywistymi źródłami przedostawania się leków do morza jest rozprowadzanie osadów ściekowych, które zawierają leki usunięte ze ścieków, wypasanie zwierząt gospodarskich, leczenie zwierząt domowych, czy też niewłaściwe składowanie niezużytych substancji farmaceutycznych i skażonych odpadów. Czy są jakieś szczególne cechy Bałtyku, które wpływają na to, że jest zanieczyszczone między innymi lekami? Morze Bałtyckie jest szczególnie podatne na wszelkie zanieczyszczenia ze względu na małą wymianę wód, jedynie przez cieśniny duńskie, oraz swoją płytkość. Średnia głębokość Bałtyku to 53 metry. Dla porównania, średnia głębokość Morza Północnego to 93 metry, a średnia głębokość Morza Śródziemnego to 1438 metrów. Bałtyk ma też duży obszar zlewiska, co powoduje większą koncentrację leków. Dlaczego leki spływają do morza, skoro mamy oczyszczalnię ścieków? Powodem, dla którego leki spływają do morza pomimo istnienia oczyszczalni ścieków, jest to, że oczyszczalnie zostały zaprojektowane do sprawnego usuwania zanieczyszczeń biodegradowalnych, a większość leków to substancje oporne na rozkład biochemiczny i bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. To powoduje, że nie są one całkowicie usuwane na żadnym etapie oczyszczania ścieków. Jak obecność leków w wodzie wpływa na przyrodę, organizmy? Dostępne badania wykazały negatywne działanie propanolu, czyli leku kardiologicznego, diklofenaku i ibuprofenu na organizmy przybrzeżne Morza Bałtyckiego. Leki takie jak ibuprofen i diklofenak wykazały negatywne efekty na omułkach błękitnych, które okazały się najbardziej wrażliwym gatunkiem Morza Bałtyckiego. Okazało się bowiem, że jednym z efektów wspomnianych leków na omułki jest ograniczenie ich wzrostu. Przykładem niepożądanego działania leków przeciwdepresyjnych w środowisku może być ich wpływ na zachowanie ryb. Przykładowo w badaniach przeprowadzonych w Kanadzie wykazano, że leki te u ryb takich jak bas małogębowy czy wielkogębowy powodują wzrost serotoniny, czyli hormonu szczęścia, co u ryb poskutkowało osłabioną czujnością na obecność drapieżników. Skoro już jesteśmy przy rybach, innym ciekawym zbadanym przypadkiem była zmiana płci ryb w wyniku działania leków antykoncepcyjnych, które znalazły się w wodzie. A jak obecność farmaceutyków w wodzie wpływa na ludzi?
Według Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej, która wydała komunikat w sprawie farmaceutyków występujących w wodzie pitnej, stężenie farmaceutyków nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jednak nie wyklucza się całkowicie istnienia jakiegokolwiek wpływu tych substancji na człowieka. Przykładowo, uwalnianie do środowiska ścieków zawierających antybiotyki może spowodować uodpornienie się niektórych bakterii na antybiotyk, co w konsekwencji byłoby potencjalnie groźne dla ludzi. Obecnie jednak nie odnotowano przypadków zagrożenia zdrowia człowieka spowodowanego farmaceutykami w wodzie, ponieważ ich stężenia w ściekach są zbyt niskie, żeby wpłynąć na nasze organizmy. Wpływa jednak znacząco na inne organizmy i środowisko, w którym żyjemy. Co można zrobić? Jest kilka rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby zrzut leków ze ściekami był mniejszy. Ważne jest, aby korzystać, rozwijać i propagować systemy zbiórki leków przeterminowanych. Można też dzielić się lekami zakupionymi w nadmiarze, zanim się przeterminują. Jeśli to możliwe, ograniczajmy też liczbę i ilość przyjmowanych leków. Niektóre z leków, które bierzemy, to leki i maści przeciwbólowe sprzedawane w Polsce bez recepty. Z tego powodu często są nadużywane i łączone z innymi lekami przeciwbólowymi, co może być niebezpieczne dla naszego zdrowia i dla środowiska, do którego przez to trafia więcej takich substancji. Zachowajmy więc umiar. Powinno się robić w skali kraju. Przede wszystkim ważne są regularne badania ścieków, które umożliwiłyby zbudowanie listy leków trafiających do naszego morza, jak i bardziej szczegółowe ich zbadanie i przewidzenie niepożądanych efektów, które mogą wywołać w środowisku naturalnym. Dzięki takim informacjom możliwe byłoby rozwinięcie odpowiedniej i dopasowanej do naszego środowiska technologii usuwania leków na etapie oczyszczania ścieków. Temat farmaceutyków w wodach i wpływu na środowisko jest złożony i można go rozważać pod wieloma aspektami. Dlatego zachęcam Was do dalszej lektury i poszukiwań informacji na ten temat. Poniżej znajdziecie linki do informacji omawianych w tym niepodręczniku, ale też do tych, które uważam za istotne w omawianym temacie. Zachęcam do dalszego zgłębiania tego tematu. W końcu dotyczy on nas wszystkich.